Szczęść Boże, Maria Kupczyk, czas na informacje dnia, zapraszam. Trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami z Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich. Ma ono związek z kryzysem energetycznym. Dzisiejsze spotkanie to pokłosie piątkowego protestu samorządów i zapowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera, że dojdzie do spotkania premiera z Unią Metropolii Polskich oraz Związkiem Miast Polskich. Kolejne propozycje dotyczące energii pojawią się jutro w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rząd chce, by samorządy włączyły się w dystrybucję węgla. Kryzys energetyczny wymaga od nas ogromnej, szczególnej mobilizacji. Wymaga mobilizacji od całej administracji publicznej. Nie tylko od rządu, ale także właśnie od prezydentów miast, od starostów, od wójtów, od burmistrzów. Samorządy mają kupować importowany węgiel za nie więcej niż 2000 zł. Następnie będą transportować surowiec do miejsca lokalnej dystrybucji i sprzedawać mieszkańcom. Maksymalnie 2 tony węgla na jednego mieszkańca, któremu przysługuje dodatek węglowy. Jeżeli więc importowany węgiel będzie kosztował 2500 zł, 2300 zł, mówię już o cenach brutto, to dopłacimy tę różnicę samorządom, aby wystarczyło na transport do miejsca które samorząd wybierze na miejsce tej lokalnej, gminnej dystrybucji. Rząd pracuje obecnie nad ramami prawnymi, które pozwolą na zapłatę samorządom za pomoc obywatelom. Spółki Skarbu Państwa przekażą samorządowi gotowy węgiel przesortowany w taki sposób, aby mogły te samorządy w danym miejscu, w danej gminie po prostu użyczyć swojego placu i tam ten węgiel zostanie rozdysponowany i sprzedawany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przez podmiot wskazany przez jednostkę samorządu terytorialnego, tak aby sieć dystrybucji była możliwie gęsta na terenie całego kraju. Dobry przykład wszystkim samorządowcom daje Otwock, gdzie już rozpoczęła się dystrybucja węgla. Organizowaliśmy ten punkt w 48 godzin, w soboty i niedzielę, przy właśnie pomocy osób zatrudnionych w spółkach miejskich. Ta dystrybucja została uruchomiona przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Takich punktów jest bardzo wiele na terenie Polski, gdyż każda gmina musi dysponować właśnie punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie także jest właśnie waga, którą wykorzystujemy do dystrybucji, sprzedaży węgla. Na razie największy problem z przygotowaniem dystrybucji mają samorządy związane z totalną opozycją. Należy jednak pamiętać, że wyborcy, także prace samorządów, będą weryfikować przy okazji kolejnych wyborów. Samorządy są najbliżej ludzi, samorządy powinny wspomagać swoich mieszkańców. Chęć zdobycia korzyści politycznych kosztem ludzi jest tak naprawdę zaprzeczeniem samej idei polityki, której jest przecież wyrazem ta szlachetna działalność na rzecz dobra wspólnego. Węgiel to nie jedyny problem związany z energią, który wymaga rozwiązania. Ze wzrostem cen prądu borykają się uczelnie wyższe, szkoły, pracownie badawcze, ale także małe i średnie firmy. Stąd wprowadzone rozwiązania mające na celu zamrożenie cen prądu. W tym roku funkcjonariusze Straży Granicznej odprawiali średnio na dobę 103 tysiące podróżnych. To ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Polska Straż Graniczna miała w tym roku nadzwyczaj dużo pracy. Obsłużyła już 28 milionów podróżnych. W ubiegłym roku o tej samej porze było to 13,5 miliona osób. Wśród podróżnych najwięcej było obywateli Ukrainy, ponad 46% wśród wszystkich podróżnych, a najmniej obywateli Rosji, 0,9%. Obywatele Polski to 33% wśród wszystkich podróżnych. Jak dotąd więcej osób wjechało do naszego kraju niż go opuściło. Różnica wynosi prawie 2 miliony osób. Znacznie częściej niż w roku ubiegłym granice przekraczali obywatele Polski. W tym roku stanowili 33% wszystkich odprawionych podróżnych. To jest 9 milionów 300 tysięcy osób. Ma to z pewnością związek ze zniesieniem pandemicznych obostrzeń. Wśród osób, które w tym roku przekraczały granice na wszystkich rodzajach przejść, najwięcej było obywateli Ukrainy. Łącznie na obu kierunkach było to 13 milionów osób. Nie możemy wykluczyć powtórki scenariusza, który obserwowaliśmy na granicy polsko-białoruskiej, mówił w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.
Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa jest bardzo napięta, podsyca ją białoruski reżim. Aleksander Łukaszenka w stronę Zachodu wytoczył oskarżenia. Wojskowe i polityczne kierownictwo Sojuszu Północnoatlantyckiego i kilka krajów europejskich już teraz otwarcie rozważa opcję możliwej agresji na nasz kraj, w tym rozpoczęcie ataku nuklearnego. Aleksander Łukaszenka zapowiedział też wspólne zgrupowanie białoruskich i rosyjskich wojsk na terytorium swojego kraju. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało komunikat, w którym wzywa polskich obywateli do unikania podróży na Białoruś, a tych, którzy już tam są, do powrotu do kraju. Jak widać, Aleksander Łukaszenka próbuje również eskalować sytuację, czy to pod naciskiem Władimira Putina, czy z własnej woli, ale dzieją się tam różnego rodzaju ruchy wojsk. Aleksander Łukaszenka też publicznie wielokrotnie do sytuacji w Polsce się odnosił. My jako MSZ jesteśmy od tego, żeby huchać na zimne, żeby zabezpieczyć naszych rodaków, więc stąd też taki, a nie inny komunikat. Nie wiadomo, do czego posunie się Aleksander Łukaszenka. Jak wskazał wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, scenariuszy jest wiele. Ja raczej uważam, że to ma na celu przede wszystkim odciągnięcie uwagi wojsk ukraińskich od wschodniej linii frontu, od tego, co się dzieje na Donbasie, czy od południowej na Chersońszczyźnie. No, wszelkiego rodzaju ruchy wojsk wśród północnej granicy Ukrainy, czyli gdzieś właśnie pomiędzy Homlem a Brześciem, no będzie powodowało, że Ukraińcy będą także musieli zabezpieczać północną swoją granicę. Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Łukaszenka i Putin chcą też wśród państw NATO wywołać dyskusję na temat ewentualnej współpracy i planów Rosji i Białorusi. Ja tutaj uspokajam, uważam, że nie ma w tym momencie żadnego zagrożenia co do jakichś pełnoskalowych operacji na granicach natowskich. Niemniej jednak, jak zaznaczył wiceminister Marcin Przydacz, musimy spodziewać się hybrydowych scenariuszy, do których zdolne są i Białoruś, i Rosja, co też pokazał ubiegły rok. Nie milkną echa po rosyjskim największym jak dotąd zmasowanym ataku rakietowym na Ukrainę. Dziś kwestia m.in. wsparcia Ukrainy będzie tematem wirtualnego spotkania prezydenta USA oraz liderów G7. Tak było wczoraj. Rosjanie rakietami ostrzelali Kijów, Charków, Odessę, Dniepr i szereg innych miast, łącznie 14 regionów Ukrainy, w tym Zaporoże i Lwów. Spośród 84 rosyjskich rakiet, które zostały wystrzelone na Ukrainę, 43 zostały zestrzelone, z 24 dronów 13 zostało zestrzelonych. Celem ataku była ludność cywilna. Zginęło co najmniej 12 osób, ponad 80 zostało rannych. Wojska Putina zniszczyły wiele domów, budynków publicznych i samochodów. Teraz w całym kraju trwają prace konserwatorskie. Odrestaurujemy wszystkie obiekty, które zostały zniszczone przez dzisiejszy ostrzał rosyjskich terrorystów. To tylko kwestia czasu. Zmasowany atak był odwetem za most krymski, który został wysadzony w minioną sobotę. Władimir Putin wskazuje na Ukrainę, którą cynicznie oskarża o terroryzm. Nie wyklucza kolejnych podobnych ruchów. Jeśli próby dokonania aktów terroryzmu na naszym terytorium będą kontynuowane, reakcja Rosji będzie ostra, a jej skala będzie odpowiadać groźbie wobec Federacji Rosyjskiej. Nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości. Tymczasem bardzo realnym scenariuszem jest to, że to sami Rosjanie uszkodzili swój most, by mieć pretekst do eskalacji działań wojennych. Wczorajszy atak potępiła społeczność międzynarodowa. Jestem zszokowana i przerażona okrutnym atakiem na Kijów i inne ukraińskie miasta. Rosja po raz kolejny pokazała światu, czym się reprezentuje. To terror i brutalność. Ci, którzy są za to odpowiedzialni, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Telefonicznie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał prezydent Andrzej Duda. Mówiliśmy o konieczności izolowania Rosji, która dziś dopuściła się masowych zbrodni wojennych. Zbrodnie takie, przypominam, nie ulegają przedawnieniu i ścigane są na całym świecie. Wołodymyr Zełenski również telefonicznie rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem. Produktywna rozmowa z prezydentem USA Joe Bidenem. Obrona powietrzna jest obecnie priorytetem numer jeden w naszej współpracy obronnej. Potrzebujemy
Dziękujemy również przywództwa USA z twardym stanowiskiem G7 i poparciem dla naszej rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Stany Zjednoczone zapewniły o swoim dalszym wsparciu Ukrainę. Ataki te tylko wzmacniają nasze zobowiązanie do stania z narodem Ukrainy tak długo, jak to będzie potrzebne. Jak poinformował Biały Dom, dziś prezydent Joe Biden oraz przywódcy G7 odbędą wirtualne spotkanie, które dotyczyć będzie wsparcia dla Ukrainy oraz pociągnięcia Rosji i jej przywódcy Władimira Putina do odpowiedzialności za działania wojenne. W spotkaniu uczestniczył będzie także prezydent Wołodymyr Zełenski. A teraz ważna informacja dla wszystkich tych, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego 500+. Podpowiadamy, jak bon aktywować i jak się nim płaci. Bon turystyczny wprowadzono jako formę wsparcia dla polskich rodzin i branży turystycznej z powodu trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią. Można nim zapłacić za pobyt w hotelu albo inne usługi turystyczne. Bon turystyczny przysługuje w wysokości 500 zł na każde dziecko, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami przysługuje dodatkowy bon tej samej wysokości, czyli łącznie 1000 zł. Mówi Marlena Nowicka, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce. W jaki sposób można aktywować bon? Trzeba wejść na platformę usług elektronicznych PUE ZUS. Jest to bardzo proste, wystarczy wejść na swój profil w zakładkę ogólny, później w bon turystyczny, aktywować ten bon, wprowadzić swój adres e-mail i numer telefonu komórkowego i bon otrzymamy w formie 16-cyfrowego kodu właśnie na nasz adres mailowy. Dodaje Marlena Nowicka. Przy opłacaniu usług turystycznych wystarczy wskazać kod otrzymany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podmioty turystyczne, za których usługi można płacić za pomocą bonu, znajdują się na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Wielu Polaków nie skorzystało jeszcze z tej możliwości, a ona jest i warto to zrobić. Tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Bon turystyczny przysługuje prawie 6 milionom dzieci w Polsce. Ku Kościołowi Synodalnemu, komunie, uczestnictwo i misja to temat rozpoczynającego się dziś dwudniowego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Zakończyła się faza krajowa synodu o synodalności i rozpoczęła kolejna, faza kontynentalna. Właśnie dlatego gościem specjalnym zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski będzie sekretarz generalny synodu, ksiądz kardynał Mario Grech. Nie chodzi o przeprowadzenie kolejnego synodu, gdzie będą obrady, dokumenty, decyzje podejmowane, ale chodzi o to, by odkryć synodalność Kościoła jako jego naturę, jako cechę Kościoła Jezusa Chrystusa. Z dowartościowaniem może albo zwróceniem uwagi na obecność i to czynną, aktywną wszystkich wiernych w Kościele. Ich rolę, miejsce, głos, słuchanie, partycypacja, odpowiedzialność, współodpowiedzialność. Wskazywał sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski ksiądz biskup Artur Miziński. Podczas spotkania księża biskupi pochylą się również m.in. nad kwestią pomocy uchodźcom w kontekście zarówno wojny na Ukrainie, jak i w perspektywie obchodzonego niedawno Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Miejsce zebrania plenarnego KEP Kamień Śląski nie jest przypadkowe. W tym roku przypada bowiem 50-lecie powstania diecezji opolskiej. Punktem kulminacyjnym zebrania będzie msza święta celebrowana przez księży biskupów w sanktuarium na Górze Świętej Anny. Eucharystii przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Panacchio. Homilię wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. I na teraz to wszystko z Panem Bogiem.